Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z przeglądem, być może też z recenzją, zobaczymy jak wyjdzie. Kolejnych kart Tarota to są karty już stare i bardzo dobrze znane, ale tak naprawdę dopiero teraz wpadły w moje ręce, tak by można było je obejrzeć sobie po kolei. No i zobaczymy jak to wygląda. Przychodzą w twardym, fajnym jakościowo pudełku, podzielone na dwie kubki. Tutaj już widzicie dwie kubki, powiedzmy dwa stosiki. Tutaj już widzicie, jak wyglądają ich tyły. One nie mają tyłów jak gdyby lustrzanych, jednakowych, więc tak naprawdę niekoniecznie do użytku odwrotnego. Znaczy można, ale no, to nie są takie regularne tyły. To pierwsza sprawa i przychodzą z książką w języku polskim. Ja zamawiam kartę w sklepie w ósemce 8.com.pl, także tam jest bardzo duży wybór kart, a jeżeli czegoś nie ma, to zawsze można z panią Magdą porozmawiać, może sprowadzi. Ceny bardzo dobre. Także tak, może najpierw zobaczymy książkę, chociażby tytuły. To oczywiście jest Transcendentalna gra Zen, wydawnictwo KOS, i mamy wprowadzenie, Osho Zen Tarot, jak grać w transcendentalną grę Zen, arkana wielkie, arkana małe, rozkłady kart, słownik symboli, Osho, Osho Meditation Resort, ilustracje, więcej informacji, źródła, cytatów, tekstów Osho. Mnie zainteresowało najbardziej, jak grać w tę transcendentalną grę, strona 17. Proszę bardzo. Możesz oczywiście zadać Tarotowi dowolne pytanie, choć Tarot jest w istocie rzeczy narzędziem służącym do objawienia tego, co i tak już wiesz. Każda karta bezpośrednio odzwierciedla to, czego czasem nie jesteś w stanie albo nie chcesz w danej chwili zauważyć. Tylko dzięki spojrzeniu z pewnego dystansu, bez osądzania, czy jest to dobre, czy złe, możesz zacząć przeżywać w pełni szczyty i głębie swojego życia, wszystkie kolory tęczy własnego istnienia. Gdy zadajesz pytanie do lustra Tarota, dobrze potasuj karty, wyobrażając je sobie jako naczynie, które napełniasz swymi energiami. Gdy poczujesz się gotowy, rozłóż je lewą, przyjmującą ręką, wybierz kartę, która stanowić będzie odpowiedź na to, co cię w danej chwili zastanawia. Pamiętaj, by odwracać karty, pozostać w nastroju tej chwili, pozwalając swoim wewnętrznym odpowiedziom na wyjaśnienie spraw świata zewnętrznego. Obrazy kart Osho Zen Tarota są pełne życia, mają niewątpliwą siłę oddziaływania, gdyż przemawiają do nas językiem, który rozpoznaje naszą głębszą jaźń, budzą zrozumienie, wyzwalają jasność widzenia. Podano tutaj kilka przykładów układów kart, wreszcie opracujesz jednak własne sposoby ich używania. Bądź twórczy, możliwości są nieskończone. Używając tych kart bądź jak najbardziej wyciszony i skupiony. Im bardziej zdołasz odczuć ten proces jako dar dla swojego osobistego rozwoju, tym więcej treści odczytasz w rozkładach. I przyjrzymy się może karcie głupca, tak by zobaczyć, jak wyglądają opisy. Z każdą chwilą i z każdym krokiem głupiec zostawia przeszłość za sobą. A, czyli takie są ładnie opisane znaczenia w takiej bardziej poetyckiej formie. Tutaj to są właściwie opisy do tych kart, bo na przykład wzór na jego kamizelce zawiera kolory wszystkich czterech żywiołów Tarota, wskazując, iż jest on w harmonii ze wszystkim, co go otacza. Wszechświat wspiera głupca w jego skoku w nieznane. W rzece życia czekają go przygody. Proszę bardzo. Głupiec, ktoś, kto ufa, kto ciągle ufa, ufa na przekór wszelkim swoim doświadczeniom życiowym. Bądź głupcem w sensie taoistycznym. I te karty są, tak powiem wam, tutaj poopisywane. Jedynka, nasz mag, czyli tutaj egzystencja, tak? No, ciekawe. Trójka, nasza cesarzowa, czyli tutaj kreatywność. Troszkę pozmieniane, uważność. Uważność, najlepsza cecha Zen. I tu mamy siódemkę, rydwan. Dobrze. No to tak, mamy książeczkę. Jest książeczka. Mamy karty Osho Zen Tarot. Tutaj. Może w ten sposób dobierzemy się do kart.
I zobaczymy, tutaj nie jest głupiec, dopełnienie, ale one są tak podzielone, bym powiedziała, no będziemy kombinować, słuchajcie, kochani, będziemy kombinować, to są jakoś tak podzielone, że nie wiadomo jak, pomięszane, 12, 10, 9, piorun wie, nie wiem, czy to nie jest jakiś kolor kart, słuchajcie, ale to znowu wygląda na wielkie arkana. No mówię, z tarotem to ma tyle wspólnego, co ma trochę nazwy. Być może troszeczkę jakiejś symboliki, ale spróbujmy znaleźć nową wizję 12. Zobaczymy, czy to są wielkie arkana, słuchajcie. No, do rozpracowań. Tak, to są jeszcze wielkie, wielkie arkana. Czyli wisielec, nowa wizja, tak. 12 karta. No, symboliki tarota to ja tutaj nie widzę za bardzo. Potem mamy przełom. Faktycznie, że bardziej jest to jakiś orakel niż tarot. Co prawda liczba kart się zgadza, wielkich arkan pewnie też. 10 koło fortuny, zmiana, no powiedzmy jest tutaj koło, jest Tao. Tak to wygląda, ale tu się chyba zaczynają już jakby kolory żywiołów, które mamy w niezrozumiałej dla mnie formie, bo nawet tutaj nie są kolory alchemiczne. Mamy takie teksty typu moralność, uzdrawianie, twórca, kontrola, rozkwit, dzielenie się. Ogień to byłby w sumie, gdyby był w dobrym kierunku. Chyba, że tu jest podstawa i oni to jakoś tak... Bo alchemicznie to jest kiepsko. No na czerwono sugerowałoby ogień. Karta szósta, szóstka buław, zwycięstwo. No powiedzmy, że jedzie na koniu. Miałoby to sens trochę. Czyli ciut z tarota jest wzięte. Natomiast są kompletnie... Ja bym powiedziała, że to jest bardziej orakel niż tarot. To może jest na bazie tarota, gdzie gdzieś tam te żywioły, liczba kart. Natomiast cała reszta, słuchajcie, no tutaj mamy chyba piorun wie, słuchajcie, czy to woda, bo tu w bok, zrozumienie. W ogóle karty są lekko pomieszane, chciałam powiedzieć. Także... Do pracy z własną duszą typu, nie bardzo znam znaczenia kart tarota, ale sobie na spokojnie kartę wyciągnę, dociągnę, przeczytam w książeczce i zobaczymy, co się dzieje. Tak jak Wam mówię, że dobra wróżka to z każdej talii kart powróży, dlatego że będą jej te karty przemawiały, ale powiem szczerze, że nazwę tarota to bym tutaj unikała, bo z tarotem to ma od tyle wspólnego, co troszkę jest inspirowane. To tylko tyle. Także naprawdę, karty wizualnie, jak widzicie, są... Nawet ja bym chciała Wam poopowiedzieć, że na przykład o dziewiątka, gotowość, nie wiem, dziewiątka czego, mogłabym podejrzewać, że jak mamy jakieś rośliny, to może monet, tęczowe oznaczenie, piorun wie, piękna karta, cierpliwość. One są ładne, one naprawdę są ładne, ale dla mnie to jest bardziej orakel niż tarot w jakiejkolwiek formie, powiem Wam szczerze. To akurat może tej estetyki nie lubię za bardzo, ale rysunek ładny. No to w ogóle to nie jest cesarzowa, tak? Ale po prostu. Matka Ziemia Gaja. Słuchajcie, jestem fanką, jak widzicie, tu mam też Matkę Ziemię Gaję blisko siebie. Jestem fanką tegoż wizerunku. Księżyc, który... zmienia fazy, rewelacja. No, karty są piękne, kolorowe, wyraziste, naprawdę są ładne, ale dla tarocisty, powiem szczerze, to znaczy to może być dodatek, no właśnie orakel, jakieś karty po prostu, z których też powróżyć można, ale dla mnie jako dla przede wszystkim tarocisty, to one z tarotem, koło tarota leżały, o, koło tarota leżały, co nie umniejsza tym kartom absolutnie, ale jednocześnie dopełnienie, piękne, symbolika puzzling, cudne po prostu, cudne, niewinność. Fajnie, że jest książeczka właśnie z tymi opisami kart, słuchajcie, więc to na pewno, jeżeli zakupicie te karty, to to ułatwi wiele rzeczy, ale koło tarota to mówię, leżało.
poprzednie żywoty. Proszę, jakie mamy pokoleniowość gdzieś, no pięknie. Piorun, tu wieża będzie. O, no dobra, koło tarota leżało, piorun. Pięknie zsymbolizowane. Porównanie, cztery, czyż nie, bo wielkie arkana mają niebieskie. To jest, piorun wie, co to jest, słuchajcie, piątka czegoś. Czegoś szarego, może mieczy, słuchajcie, bo szare, bo takie od. Także tutaj do rozgruzowania. Książka podpowie, bo nawet jeżeli weźmiemy i te nazwy dziwne, to też możemy się zorientować. No i tutaj jest znaczenie tych kart tak naprawdę. Znaczenie tych kart pokazane, ale powiem Wam, że to nie jest tarot. I tak tego bym absolutnie nie traktowała. Teraz sobie przejrzycie. Poczekajcie sekundkę. Zamknę okno. I to jest niespodzianka. Tak. Sąsiedztwo pracuje. Sąsiedztwo pracuje. Świadomość, mistrz. Tutaj jest na fioletowo. To w ogóle nie ma oznaczenia, więc to jest jakaś może dodatkowa karta, słuchajcie. No, powiem Wam, rysunki piękne. Same karty są takie dosyć szorstkie. Ja myślę, że mocno będą się niszczyć czarne brzegi, bo przy kartach zazwyczaj czarne brzegi dosyć mocno się niszczą. Niemniej, a czy ciekawy orakul, tak jak ja mam na przykład karty Madame Endora, Madame Endora i to też jest orakel i z tego się bardzo fajnie wróży, to myślę, że tutaj sięgnięcie w swoją głębię i w swój zen. Świętowanie. To jest takie crowleyowskie akurat będzie pewnie, pewno będzie chyba, bo też oznaczenia za bardzo nie ma. Trójka pucharów, gdzie trzy kobiety puchary trzymają. To się mówi świętowanie, przesyt faktycznie, tak? Nawet taka nazwa. Więc tak. Natomiast dwójka pucharów, drzewa złączone. No ładnie. Ładnie, ale no to nie jest dwójka pucharów, umówmy się. To symbolizuje troszeczkę. Dziewiątka pucharów, lenistwo. Ja bym tej karty tak nie odbierała do końca, chociaż to jedno z jej znaczeń. Niemniej, no nie odbierałabym jej tak. Tutaj mamy basze. Także piękne, fajne karty. Powróżyć się da ze wszystkiego. Słuchajcie, to nie ma problemu. Rysunki są miłe dla oka. Nie są jakieś dziwne wstawki graficzne. Te karty będą po prostu rysowane. Te karty mają kupę lat. W sensie te są nowe, ale te karty mają kupę lat. Więc na pewno większość z Was te karty zna. Aczkolwiek ja sama wszystkich wizerunków kart tych nie widziałam, nie interesując się za bardzo tą talią na necie, nicość. A czy piątka, czyli jakby kapłan, ale w ogóle nie. Ej, takie karty i tam tylko jakiś symbol. O, wiecie co, mam pomysł, ale mi się pomysł zrodził. Teraz, no to będziemy, to strzały, będziemy szybko pracować nad tym. Integracja, przemiana. Także przejrzałam Wam te karty. No i moja opinia jest taka. Bardzo ładne karty. Będą się trochę niszczyć, ale myślę, że to też nie są karty do użytku masowego, w sensie, a wszystkim je postawię. Bardziej do takiej pracy nad sobą. To fakt. Dobrze, że jest książeczka, która wyjaśnia dziwne znaczenia, bo na przykład, co jest uzdrawianiem? Co to może być za karta, tak? Nie wiem, symbol jakby ognia, ale podkreślony czy przekreślony i jest to akurat powietrze na przykład. Przy uzdrawianiu może chociaż ufność lata w powietrzu. No widzicie, tu trzeba by było po prostu nie przekładać tarota na te karty, że tak powiem. Odczytywać je tak, jak one są. Książeczka w bardzo ładny sposób wyjaśnia, taki intuicyjny i oszozenowy, wyjaśnia ich znaczenie, ale same karty, jeżeli chodzi o jako tarot, no to raczej jako tarotem nie są. Piękne, ładne, ja mówię, tu jestem fanką, gdzie była ta moja cesarzowa, która nie była cesarzową. O, jestem fanką cierpliwości tęczowej, po prostu cudna, piękna. Ładne, rysowane,
nie graficznie spaprane, kolorystycznie bardzo ciekawe, ale jednocześnie completely nie tarotowe. Także tak. No, cieszę się, że mogłam je dorwać, jak gdyby dotknąć, zobaczyć, bo wiecie, ja bardzo dużo rzeczy na dotyk kupuję. Tego dotyku średnio lubię, aczkolwiek nie jest to jakiś ogromny problem. Tak jak mówię, czarne brzegi, one zazwyczaj się niszczą przy tasowaniu, więc to trzeba brać pod uwagę. Jako orakul bardzo fajna sprawa. Jako tarot bardzo niefajna sprawa, ani do nauki, ani do udawania, że to jest tarotem. Taka moja opinia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i zapraszam zazwyczaj na niedzielę o godzinie 10 na kolejne filmy, recenzje, pogadanki albo inne ważne tematy. Buziaki dla Was. Pa, pa.